Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki teścik adaptera, który kupiłem na Allegro. Dokładnie adapter przejściówka z DVI na HDMI. Ponieważ mój HDMI grabber tylko obsługuje wejście HDMI. Także potrzebowałem coś, żeby po prostu przekonwertowało. No, adapter taki potrzebowałem, żeby mi przeniósł ten sygnał DVI-D na HDMI i dzięki temu będę mógł podłączyć sobie i nagrać tego Maca Mini, którego tam robiłem. I przy okazji zobaczymy, jak sobie poradzi ten HDMI grabber z tą przejściówką, czy w ogóle wszystko będzie hulało. Kupiono na Allegro za 11 zł z wysyłką, tam zapłaciłem 20 do paczkomatów. Bardzo szybko przyszło, elegancko. I tutaj jest opis oczywiście tego, że to jest DVI-D na HDMI. Złączę HDMI do gniazda HDMI, zmienię odtwórzę, złączę kabla DVI w HDMI, złączę DVI z praktycznymi nakrętkami, pozłączone końcówki, eliminują zakłócenia. No i super. W końcu prawdopodobnie będę mógł sobie nagrać coś, co robię na tym Macu Mini. A jeszcze wam pokażę, o co dokładnie mi chodzi. Przełączę się teraz na kamerkę, na paczuszkę. Widzicie, to jest to złącze DVI. I po prostu w HDMI graberze nie mam DVI wejścia. Dlatego muszę je zmienić na HDMI-ka. I wtedy bez problemu tego Maca podłączę sobie do nagrywania. Także tu leży paczuszka. Zobaczymy, co w niej siedzi. Co nam wysłał sprzedający. Bo nieraz tak jest, że mogą się pomylić i wysyłają całkiem co innego. Tak więc mamy coś takiego, opakowanie. Tu jest angielski, niemiecki, niderlandzki, ruski, australijski, polski. Adapter HDMI męski do DVI. A widzicie? Tu już w ogóle coś innego pisze. Ja nie chcę z HDMI na DVI, ja chcę z DVI na HDMI, a tu pisze adapter HDMI, a męski do DVI, żeński. Ja chcę, żeby mi to hulało z DVI na HDMI, a nie na odwrót. No zobaczymy, czy to będzie w ogóle działało. Rozpakujemy sobie teraz to. Mamy coś takiego. Tutaj mamy tego DVI-ka. No ale na logikę biorąc, to tutaj podłączam kabel DVI. Tu powinno być wyjście, a nie ma żadnych tutaj chyba informacji, gdzie jest wejście, a gdzie wyjście. No nie ma. Coś mi się muzyczka wyłączyła. Taka krótka by była. Chwila, włączę tylko muzyczkę. Muszę sobie zapętlić, żeby mi to leciało. Ok. Także tak o, biorę teraz ten kabel DVI i postaram się go tutaj sobie podłączyć. Czyli w ten sposób to zrobię. Tu mamy porównanie przy okazji wszystkich pinów. Jak widzicie, te DVI nie mam takiego kompletnego, bo jeszcze brakuje chyba czterech tych tutaj. Raz, dwa, trzy, czterech bolców koło tego takiego prostokątnego wejścia. Ok, podłączymy sobie to. Dobra. Zawsze warto skręcić śrubką. I właściwie to teraz mam to źle zrobione. Bo ten DVI idzie mi do monitora. Czyli ja teraz z monitora bym musiał wypiąć kabel i ten, co jest w monitorze, podłączyć do tego Maca Mini. A z Maca Mini będzie wychodziło już do HDMI grabbera, który będzie podłączony pod USB 3.0. Także ja muszę zrobić sobie tutaj malutkie przemeblowanie w tych połączeniach kabli. Robię pauzę i wracam za chwilę już z wyciągniętym tym
Maciem Mini wszystkim podłączonym, HDMI graberem. HDMI graberem oczywiście kupionym na AliExpressie. Takim o HD60 Game Live EZCAP 266. I zobaczymy. No po prostu tu trzeba będzie włożyć ten HDMI. I drugą końcówkę do Maca. Dobra, robię pauzę. Za chwilę wracam i zobaczymy, czy uda mi się przechwycić audio i wideo na przykład przez ten kabel. Dobra, moi drodzy, udało mi się to podpiąć. Powiem wam, że miałem małe problemy w ogóle z uruchomieniem tego. Nie wiem dlaczego, ale na poprzednim kablu nie chciało mi w ogóle wykryć obrazu. Na szczęście miałem jeszcze jeden jakiś DVI. W zasadzie taki sam, te same piny. I dopiero na tym kablu zadziałało. Ja wam pokażę tylko tutaj, jak to mam podłączone. Tu jest oczywiście zasilacz. Home Made. DVI idzie z Maca Mini. Do tego HDMI grabera. I z HDMI grabera idzie do OBS-a. I teraz wam powiem tak. Podłączone jest to do OBS-a. Rozdzielczość 1920x1080, czyli Full HD. Ustawiłem w OBS-ie format UV 2, bo są najlepsze kolory na tym formacie. Teraz się przełączę na widok z Maca Mini, jaki daje obraz na ten HDMI graber. Jak widzicie, tutaj muszę się zalogować. Zrobię małą pauzę, żeby się tylko zalogować. No i okej, jestem teraz na pulpicie Maca. I teraz wszystko, co robię, jest w OBS-ie, to widzę na ekranie OBS-a. Powiem wam, że jest troszeczkę lagu. Czuję, jak ruszam myszką, no. Także powiem wam, że jeżeli chodziłoby o granie, to raczej w sensie o granie na konsoli jakieś, że podłączamy sobie i tylko gramy przez ten obraz, który jest na wejściu, to nie jest komfortowe. Zresztą jak kiedyś grałem już Uncharted 3 i powiem wam, że była masakra. Dopiero przez te wyjście pass-through pod monitor, jak podłączyłem, to normalnie tak jakbyśmy mieli konsolę podłączoną bezpośrednio do ekranu TV. Tutaj sobie... Aha, tu są rozdzielczości teraz, jakimi chyba wykrywa po tym kablu DVI. O, widzicie, to jest ciekawostka. Bo tego, jak podpinałem bezpośrednio pod monitor, to nie miałem 720p ani 1480p, czyli ten HDMI jakby zmienia, a mam 1080p NTSC, a zobaczymy PAL. Trzy monitory. Obrót standardowy, nawet możemy obracać tutaj obrazem, zobaczymy o 180 stopni. Wow. Jak teraz to trafić, przywróć. Okej. No fajna opcja, że można obrazem sobie obracać w tym Macu. Chyba w Windows 10 nawet czegoś takiego nie ma. A rozdzielczości dostępne są. No jest input lag. Odczuwalny. Jest po prostu takie zamulone. Kolor tu mamy jeszcze. To są ustawienia monitora oczywiście, overscan włączony, a wyłączę overscan. Chyba lepiej jest z overscanem. Dobra, cofniemy się do ustawień. No i tutaj widzicie, jakie są w tym Macu Mini ustawienia. Ciekawy jestem, jak to się nagra, bo to teraz leci w 1080 Full HD, nagrywam wszystko. W Macu jest też Full HD ustawione, jak widzieliście. Dock. Aha, wielkość tego docka. Właśnie, gdzie jest dock? Ucięty jest obraz. Dobra, muszę tutaj w OBS-ie sobie poprawić, bo ucięło mi obraz. Czyli muszę przywrócić domyślne. Na chwilę. Chwila, gdzie to było? Edycja, reset przekształceń. O, no teraz to ja rozumiem. Teraz jest OK. Reset przekształceń. Teraz widać cały ten dock, który jest w Macu.
takiego. Ale w ogóle teraz ciężko w ogóle coś się tutaj doczytać na tym OBS-ie okienku. Co tu w ogóle pisze? Oszczędzanie energii, monitory. Dobra, zamkniemy go. Aha, tutaj co ja instalowałem? Do Pivea Viper. Jakiś program. Aha. No niestety tutaj jest zainstalowany OS X Lion. Muszę z tego wyjść. OS X Lion 10.7 bodajże. Nie wiem, gdzie tutaj się patrzyło. Jakie są informacje. Chyba tutaj. Ta 10.7.5. 10.7.5 Wi-Fi mamy połączone. Aktualizacja programowania. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Można nagrywać, ale najlepiej to wszystko zawsze obraz wypuścić sobie przez ten pass-through. Wtedy bez problemu można komfortowo używać ten cały system. Bo mówię, tu jest lag jak nie wiem co. Czuję się po prostu. Pokaż szczegóły. Co tu są, jakie aktualizacje? Ograniczenie klienta konsoli. No dobra, instaluj 5 rzeczy. Akceptuję. Przy okazji zobaczycie sobie, ile to? 433 mega? Okej. Okay. Ja zrobię na chwilę pauzę, niech coś się dociągnie i zobaczymy, jak będzie w ogóle ta aktualizacja wyglądała. Albo zrobimy jeszcze taki mały patencik. Jak to się tutaj ściąga, ja postaram się pobawić tutaj w OBS-ie ustawieniami do przechwytywania tego ekranu. Teraz jest rozdzielczość własna 1920, FPS 60, format wideo UF 2, UI, czyli IU. Y2, nie JUF, że jest V na końcu, tylko YUY2. Także ja sobie teraz zmienię na MJPG. Zobaczymy, co to będzie. Stosuj. I teraz zobaczę, czy jest jakiś input lag. Też jest wyczuwalny input lag. Zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj, co mogłem jeszcze zmienić. Przestrzeń kolorów 709, domyślne dam. Zakres kolorów domyślny, a dam częściowy. Też ten input lag jest wyczuwalny. Teraz jest na MJPG 60 fipsów, a ustawię najwyższy FPS. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też czuć ten input lag. Minimalnie, ale jednak czuć. Jak ustawię na przykład, załóżmy na to 59,94 NTSC FPS-y, zobaczymy, co to będzie. Ok. Też czuć tego input laga. No wiadomo, że jak ustawię już 30, no to 30 to będzie 30, nie? A zobaczymy, jak na 30 reaguje. Nie, też jest input lag. Czyli najlepiej dać największą wartość 60 fipsów MJPG 1920 na 1080. A spróbuję ustawić 720p 1280 na 720. Też jest input lag, także najlepiej ustawić ją na Full HD. I damy tego formata UF2, bo jednak to jest ładniejsze są kolory mimo wszystko.
A jeszcze tylko sprawdzę domyślne ustawienie urządzenia. OK. I teraz jak wygląda? No i jest minimalny ten input lag. Oczywiście to wszystko teraz widzę w okienku w OBS-ie, tak? Dobra. Zrobimy mu restarta i zobaczymy, jak to się uruchomi. Uruchom ponownie. Zobaczycie też ponowny rozruch. Instalację całą. Instaluję 5 jakby przedmiotów. Nawet powiem wam szczerze, że nie widziałem dokładnie, co tam było w fakt tej aktualizacji. Tak małe literki na tym okienku w OBS-ie są. Ile nagrywam? 15 minut. Dobra, ja tak sobie zaplanuję to do 20 minut nagrywanie. I zobaczymy, jak to potem będzie wyglądało na. Coś się obraz kaszani? Widzieliście? Być może to są jakieś błędy podczas tej aktualizacji. Coś system inaczej pracuje, albo spróbuję zmienić na własne 1980, 60 fipsów. Może coś tu instaluję. O kurczę, wykrzaczył się, widzieliście? Wszystko jest podłączone OK. Oczywiście to mam podłączone na 12V z zasilacza ATX-a. Także może być taki motyw, że na tych 12V on może mieć problemy z tym zasilaniem, bo jednak instaluje jakieś tam przedmioty, wzrasta wydajność tego Maca i działa już na granicy takiej, powiedzmy, obciążalności, ale mam nadzieję, że to mi wszystko przejdzie. Szkoda, że nie można tutaj, nie udało mi się zainstalować jakiejś takiej naprawdę jak El Capitan wersji. Niby można, ale próbowałem, nie mogłem tego zrobić. Nie rozumiem jeszcze na tyle procesu jakby patchowania tych systemów Maca, żeby tak działały na tym procesorze 64-bitowym. Już tutaj rzuciłem, jakby ktoś nie wiedział, 2 giga RAM-u, DDR-ki, dwójki. I nie mogłem zainstalować nic nowszego. Jedynie co poszło, to była fajna sprawa Linux. I powiem wam, żeby to miało chłodzenie jakieś takie pasywne, było dostępne gdzieś do kupienia, że na radiator bym nałożył i jeszcze to mógł zamknąć się w obudowie tego Maca mini. To by było piękne, to by no już to wtedy bym zainstalował Linuxa i to by była taka skrzyneczka do jakichś tam robótek, które przydają się nieraz do zrobienia na Linuxie. Oczywiście mówiłem, że tutaj wpakuję dysk SSD do tego Maca Mini. Jak będzie okazja jakiegoś kupienia dysku SSD 128 giga, to wtedy kupię i pobawię się też instalację i zobaczymy, jak to będzie śmigało na takim SSD-ku. Bo tutaj teraz dysk jest 80, Hitachi 5200 obrotów, także to jest żółw. A każdy, kto się przesiadał z dysku SSD na, znaczy HDD na SSD, to wie, jaki to jest power, te uczucie, kiedy się uruchamia Windows, tam 5 czy 10 sekund, jest szok. Można powiedzieć, że to taka generacja, skok generacji, który będzie, mam nadzieję, teraz w przypadku nowych konsol, że jakieś wyjdą gry, które porywają nam łby z grafiką taką, że szczena opadnie, jak podłączymy pod 4K. No i co? Instaluję i coś, już się zbliżamy do końca powoli. Ale powiem wam, że to powinno się nagrać z jakością spoko. Jak to wrzucę potem na YouTube'a na pełen ekran, to powinny te czcionki być, napisy widziane normalnie. Takie mam wrażenie. W sumie nawet teraz mogłem sobie to okienko, zobaczę podgląd w oknie, źródło. Podgląd, wyświetlanie na pełnym ekranie, źródło. A to zobaczymy najpierw w oknie źródło.
Okno źródło, powiem wam, tak sobie to wygląda. A teraz dam podgląd w oknie źródło na monitorze Bang 1360 na 768. To dlatego mam takie rozmazane. No, tu już lepiej to wygląda, ale mimo to zamknę to. Czyli tutaj leci rozdzielczość 1300. Nie, chwilę, jak ja to? Przecież ja to mam ustawione. Dobra, restart. I widzicie, restart Maca Mini. Jabłko nadgryzione. Ciekawe, kto miał jaką myśl przy tworzeniu tego loga, nie? Nadgryzione jabłko. Co to może znaczyć? Jakaś furtka? Backdoor jakiś? Nie no, żartuję sobie teraz. No ale to się tak kojarzy z takim z robaczywym jabłkiem, nie? Czy z czymś. Przynajmniej ja mam takie jakieś pierwsze wrażenie. Albo jabłko Pac-Man. Też takie cięcie. Dobra. Ok, muszę wpisać hasło. Chwila przerwy. W sumie to nawet tutaj te same gwiazdki, także 9999 kombinacji. I jeszcze ktoś musiałby się dostać do pokoju. Dobra, zainstalowane. Sobie zobaczę teraz, jaka jest informacja w tym Macu. Ten Mac 10.7.5, ok. Sprawdzimy znowu aktualizację z ciekawości. Ciekawe, czy to znajdzie, czy nie znajdzie. Ja sobie tak dam na pełen ekran tutaj. To jest jednak wygodniejsze. Ok, no pewnie, że wygodniejsze. Teraz wszystko widzę większe. Sprawdzam dostępność nowych programów. Pokaż szczegóły. Safari. No dobra, Safari, no kiepskie tutaj jest, powiem szczerze. 108 mega. Zresztą zaraz zobaczycie, jak wygląda Safari. Przestarzała wersja. Niektóre strony już krzyczą, żeby zaktualizować do nowej wersji. Ja nie mogę, bo wiadomo. To jest system ten Lion 10.7.5. YouTube'a jak wejdziemy, to też krzyczy, że a, ma starą przeglądarkę, już nie wspieramy tego i kurde, i dupa blada. Bawiłem się w też jakieś aktualizacje. Innych przeglądarek. Opera Mini na przykład. Genialna, jeżeli chodzi o telefony mobilne. Jedna z lepszych, chociaż Dolphin Browser też jest bardzo dobry. W sumie używam dużo bardzo Dolphina browsera i spoko jest. Nie można zainstalować, nie mogło zostać uszkodzone w czasie pobierania, zostanie one poprawne, sprawdzone, przykładane, uruchomienie programu, utrwalenie programu. No i widzicie, tutaj już mam jakiś błąd. Instaluję jedną rzecz. Zapisuję pliki. Dziwna ta aktualizacja tego iTunesa. Jezu, co to było? Jak to się nazywa ta przeglądara Safari? Fajnie, że mamy pocztę, jakiś App Store, który nie działa tutaj, bo niestety jest stary system już. Chwila, niech się zainstaluje to. Niby Safari. I zobaczymy sobie. Klawiatura podłączona jest kablem USB, myszka też jest kablem USB do tego Maca Mini. Podłączałem bezprzewodową klawiaturę, myszkę. Bez problemu działała. Pendrive'y też wykrywało. Także tutaj pod tym względem sobie ten Mac Mini jeszcze jakoś radzi. To w sumie mamy który? 2006-2007, także ok, zainstalowało mi 6.1.6. A to jest i tak
Uruchamiamy Safari. Widzicie, jak długo to się uruchamia? OK. Mamy sobie na pełen ekran. I teraz sobie wpiszmy na przykład YouTube'a. YouTube.com. Wejdziemy w YouTube'a. Przypomnij mi później. Zobaczymy, czy jakiś filmik pójdzie. Podejrzewam, że głosu nie będzie, bo to wtedy musiałbym przez DVI. Idzie jakiś dźwięk? Nie pamiętam, ale chyba idzie, ale to no są różne formaty tego DVI, czy wersje. Oh Jesus. Nawet nie ma obrazków. Napisów albo tak długo wczytuję. Chyba, żebym wczytał mobilną wersję YouTube'a. Czekajcie, zobaczę mobilną. M, YouTube. No, od razu mi wykrywa desktop. Nie, to jest masakra. YouTube'a jak nie wczytuję, to już jest taki system na starcie już do kosza. Teraz jak wyjść z pełnego ekranu F12? F12 to pokazuje, to F11. Nie. Okno. Jak tu teraz się wychodzi? Dobra, tu jest. No widzicie, YouTube nie chce coś działać za bardzo. Kaszana. Także ja sobie zamknę tego, tą Safari. Uaktualnienia programów. Sprawdź teraz. Zobaczymy, co tutaj znajdzie. No ale okej. A ten adapter działa? Już tak już będę chyba kończył powoli. Oprogramowanie jest aktualne. Zainstalowane oprogramowanie. iTunes. W ogóle zobaczmy sobie tego iTunesa, on gdzieś tutaj jest. Nie, App Store. Żeby coś pobrać, spróbuję coś darmowego. Mas o Katalina, powiesz, no tak. Katalina, jakbym tutaj... Okej, okay. Wiedziałem, że tak będzie, ale... Jakąś darmową rzecz pobierz. Zainstaluj aplikację. Nie mogliśmy. Nie jest możliwe, ponieważ wymagamy jest macOS 10, 12, 6 lub nowszy. Pocałujcie mnie wy. I tak wygląda właśnie tutaj opcja tego sklepu. Nic nie pobierzecie praktycznie, bo jest wymagany nowszy system. No, 10.14. Lipa. Tylko taka, powiedzmy, to jest ikonka. No, tam jakieś da się pobrać wybiórcze programy, ale to mail też działa. Mission Control. Biurko Dashboard. Tak to się nazywa. Launchpad. To mi się podoba, to jest fajne nawet. Kalkulator. Jezus, kalkulator. Wygląda jak... stary jakiś Time Machine, to jest do przewracania tam jakiegoś systemu. Tu mamy jeszcze folder Utilities. Mamy różne opcje i teraz coś pokażę. Teraz to będzie fajnie widać, tylko... Nie wiem, czy ja to gdzieś mam tu zainstalowane. Informacja o systemie, narzędzie Voice. Chyba nie mam tego zainstalowanego. Nie mam. Chodziło mi o czujnik CPU, że jest niewykrywany.
Ale kolory widać, że są w miarę ładne. Powinno to działać ok. Co tu mamy? Kalendarz, książkę adresową, iTunesa, coś do zdjęć, Mac Post Finder, dokumenty, pobrane rzeczy, kosz. Tutaj mamy oczywiście ustawienia do dźwięku, wysuwania napędu, sieć Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth mogę wyłączyć, bo i tak nie używam. Time Machine tu jest jakaś. No i które sieci mi tam wykrył? To jest moja. Tu jakieś inne jeszcze. Ok, co tu mamy jeszcze w tym Macu? Preferencje systemowe. To wyskakuje to. Tak wygląda właśnie ten Mac Mini z tym OS-em, OS X-em. A tutaj czas, mowa. To jest dosyć fajna mowa, ta. To jest jakiś przycisk do tego, że możemy sobie go wcisnąć i wtedy mówimy coś do mikrofonu. Dzięki temu możemy sobie uruchomić jakąś tam aplikację, czynność i tak dalej. Liniowe. Dźwięk był, ale tego nie będzie słychać. Dobra, ja kończę. Muszę się teraz z tego wyłączyć. Aha, to muszę tutaj już w OBS-ie wyjść. Zamknij. To było na tyle. Adapter działa. Po zmianie dopiero kabla DVI na inny, bo na tamtym modziło coś mi nie chciało działać. Nie wiem, nie wnikam. No ale już dzięki temu będę mógł nagrywać coś z jakichś urządzeń, które przesyłają obraz po DVI. Tak jak w tym wypadku właśnie ten Mac Mini. On tylko ma wyjście DVI. I co, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że to się w miarę jakoś dobrze nagra. Możecie sobie wtedy ocenić jakość nagrania tego obrazu przez ten HDMI Grabber. Jest pierwsza chyba taka akcja z jakiegoś urządzenia, nie licząc PS3, gdzie tam kiedyś nagrywałem. Ale jak mówię, po wejściu bezpośrednim jest input lag. Nie da się tego komfortowo używać. Trzeba się najlepiej przełączyć przez pass-through i wtedy bezpośrednio macie obraz z urządzenia i to jest najwygodniejsza forma. Kończę, trzymajcie się, pozdrawiam was. Miłego dnia.